A oto kolejny odcinek Zagrajmy w Diablo 2 Resurrected w trybie udręka. Ostatnio zakończyliśmy etap ze świątynią Żmioszponów. Laska jest już zmontowana, tak? Gdzieś tu w kostce jest, zgadza się. Nie mamy zwojów identyfikacji, także nie ma łatwo. Nie możemy sobie poidentyfikować biżuterii, potransmutować jej na razie. Tutaj ostatnio tarcza eteryczna wpadła. Umieszczam brylanciki, diamenciki, fajnie jakby wypadł taki nadkruszony, albo ze skazą, to bym jeszcze tutaj dołożył. No dobra, poza tym co? Wekiera, trwałość, 61, to jeszcze wytrzyma troszkę. Poziom 18, no, efekt tego jak się nie rozmawia z NPC-ami, to tak krzyczą, chcą coś powiedzieć. To tak, na tym etapie musimy fabularnie, musimy zajść do Drognana, tak? Żebyśmy mieli przepustkę do pałacu, że tak powiem. No, wszyscy chcą gadać. Nie ma gadania. Dzień dobry. Pałac, tajemne sanktuarium, a tutaj Drognan. Tak jest. Z Jarchynem chyba nie trzeba gadać tak naprawdę. Patrzcie, jak ta eteryczna tarcza fajnie wygląda. Taka przezroczysta. No dobra, łuczniczka jest, z łuczniczką wszystko w porządku, cały czas ten sam łuk, tutaj zbrojka, jakaś odporność na ogień, z odpornościami coraz lepiej to wygląda u niej. Wszystko wydaje się być całkiem w porządku. A oto i pałac, zaraz tutaj. O, taki lew fajny. Tu rozmawiać nie musimy z nikim, od razu do haremu się wbijamy. No i tutaj trzeba zachować ostrożność. Na schodach w haremie ktoś tutaj sobie imprezę urządził. Pewnie Jarchyn ze strażnikami, co? No dobra, chociaż w haremie Jarchyn ze strażnikami. Nie wiem, kto go tam wie, nie? Tutaj mamy zejście. Harem poziom drugi, martwy strażnik. Uszkodzony trójzą. Dobra, spokojnie. Po malutku, tutaj kolejny martwy strażnik, miksturka many, ciężkie rękawice. Musimy dostać się do zejścia. A konkretnie do piwnic, odporność na trucizny. Patrzcie, jaka ładna kapliczka. Dobra, tempogłów jakiś tutaj, mi włóczniczka nieźle ostrzeliwuje. Zobaczcie, jaka ładna jest. Tutaj taka wysokiej rozdzielczości, nie? Wiadomo, tutaj taka czacha z kapliczki. Wszystko ładnie wygląda. Dobra, to tak, standardowo. Musimy iść jakoś tędy. Przejście będzie w prawym dolnym rogu, no powiedzmy. No, dywany wysokiej rozdzielczości. I bestia z wydm wysokiej rozdzielczości. Troszkę nie bardzo w tym trybie jest to, że ja zatruwam wrogów i się wtedy tacy zieloni robią i już im się nie można przyjrzeć, tak? Znaczy przyjrzeć się można, ale... Wiecie, o co chodzi, nie? Że nie można im się przyjrzeć jeszcze z uwzględnieniem ich naturalnych barw. Miksturki są, nie ma z nimi problemów. Tutaj zwłoki też są, też nie ma problemów ze zwłokami. Tędy. Taki właśnie pałac. Kolejny martwy strażnik. Niemożliwy do przeszukania. A co to za ostrzeliwanie? Przepraszam bardzo. Nie ma takiego strzelania. Jakiś mieczul chyba tu wypadł. Claymore. No, Claymore to już tak dosyć solidnie. Tam ktoś za ścianą siedzi. Tędy chyba. Tutaj powinniśmy mieć... O, tutaj powinniśmy gdzieś... A nie, dobra, jeszcze nie tu. Jeszcze za ścianę trzeba się wbić. Dobra. Tędy, o! Zamknięta skrzynka, jakieś bełty. No, kolorowo tutaj, w pałacu. Pałacowe piwnice, poziom pierwszy. Punktu nawigacyjnego tutaj nie potrzebuję, no ale tak dla zasady po drodze go sobie zaznaczymy. Czemu by nie? No, znaczy w pałacu jest sporo strzelajek. Właśnie, jacyś łucznicy, magowie się mogą trafiać. Tempo głowy, te małpy, ta odmiana najeźdźców z czterema łapami. Tu jakaś pani sobie leży.
Dobra, i tu gdzieś powinniśmy mieć... Tak jest, trafiłem po omacku do punktu nawigacyjnemu. Temu nogę urwało jedną, drugą. No takie pałacowe piwnice właśnie. Rozrywkę tu mieli, tego typu. Ej, skorpiony, w pałacowych piwnicach mamy bossa. Ostrożnie. Dobra. Zaklęte zimno, troszeczkę się wycofam. O, obserwuję zdrowie mojej pomocniczki. Wyjdź, 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 dobra. Stajemy w przejściu. Jak w Diablo 1, ze starych, dobrych czasów. Czy nie, żeby teraz były jakieś złe czasy, no nie, jeżeli chodzi o gierki. Można się różnych rzeczy przyczepiać, ale z gierkami nie jest źle, nie? Patrzcie, jaka fajna małpa. Czerwone świecące ślepia. Paszczęka taka. Gdzieś tutaj ten bosior sobie poszedł. Trzeba go znaleźć. Może wydropi coś interesującego. Na przykład zwój identyfikacji. A, trochę mikstur tam widzę wpadło. To się na pewno przyda. Sękaty kostur to tak średnio. O, miksturka. Taką bardziej leczącą bym wolał. Mniejsza, no niech będzie mniejsza. Sobie łyknę. A poza tym to tutaj... A nie, jest jeszcze zwykła. I dwie miksturki z maną. Chyba więcej lutu z tych cielsk nie wygrzebie. Chyba, że gdzieś jakaś miksturka im jeszcze wpadła w otwór. Dobra, tutaj skrzyneczka nie clickable i mamy zejście na poziom drugi piwnic. No spoko. Idziemy dalej. No tutaj się nie trzymam krawędzi, wiemy gdzie iść, nie? Zawsze takie same układy. Mamy tu z nimi układy. Wiemy gdzie iść. A, Jesus. Dobra. Przerywają mi moje akcje czasami. Szybsze otrząśnięcie po ciosie wciąż by się przydało. Dobra, miksturkę sobie wezmę. Coś tu wypadło. Hełmofon wypadł. Taki ze slotami, ale to nope. Nie biorę. Jak tam w ogóle wytrzymałość hełmu? No schodzi. Zobaczcie. 16 na 24. No taki hełm się w końcu popsuje. Ale no to jeszcze chyba za wcześnie, żebym się interesował hełmami. Chociaż taki dwuslotowiec, kurczę. Taki dwuslotowiec. Nie wygląda źle. Ona tutaj... No szybko się to jest ta odporność, ale ona ma coraz mniejsze problemy z odpornościami. Wiecie co? Niech ona nosi ten hełm z dwoma slotami. Obrona 18. No ta trwałość mogłaby być większa. Zaraz, jak ja zdobywałem ten hełm Berserkera, jaką on miał trwałość na starcie? Ktoś pamięta? Znaczy, ktoś może sprawdzić nagranie na przykład. Na przykład ja. Bo to z 16, znaczy z 24 nie startowaliśmy, nie? Ja mimo wszystko będę to miał tutaj na niej. Niech to tak będzie. Odporność nogi jej spadła, ale nic jej się chyba nie stanie przez to. W tajemnym sanktuarium tam będą ci magowie strzelający ogniem. Demonolog może jakąś ścianę ognia postawić w niebezpiecznym dla nas miejscu. No ale postaramy się, aby nic złego się nie stało naszej pomocniczce. Poziom trzeci. To co, ognisto oki? Ognisto oki do zaliczenia będzie. Miksturki są. Tutaj takie beczki z winem. Jakieś kadzidła to są chyba... Nie, nie, to są te fajki wodne? Znaczy niekompletne, nie? Ale to chyba coś takiego by było. Znaczy nie wiem, czy wodne akurat. Ja tam się nie znam na takich rzeczach. Ja nie palę. Chyba, że zwłoki w Diablo. Dzień dobry, co tu się dzieje? Błyskawice, tak? Dobra, wpadamy tu. Na jeźdźca jest. Ohohohoho. Błyskawice wysokiej rozdzielczości we mnie tu lecą. Dobra, łyknę sobie miksturkę. Jesus, dobra. Fajnie, żeby ci najeźdźcy wyszli, ale szkielety ich blokują. O, szkielety też wychodzą. Dobra, mamy najeźdźcę. To nie jest... To nie są sługusi od ognistokiego.
tu sobie łyknę. Zębaty hełm, nope. Tak, tutaj przyszedł Rodela dla Paladyna. I miksturka wzmocnienia, spoko. Takie szafki z jakimiś flakonikami, butelkami, kielichami. Rupieciarnię taką zrobili w tych piwnicach pałacowych. Dobra, jeżeli chodzi o ognisto Okiego, może być tam za drzwiami. Częściej jest gdzieś tutaj, znaczy częściej, nie wiem czy częściej, ale może być też gdzieś tu. Dobra, tutaj nie widzę, sprawdźmy tam za drzwiami. Tutaj też mógł być niżej. Gdzie moja łuczniczka? Halo? Ja bym... O, jest, dobrze, dobrze. Pyk, jest, tutaj będzie ognisto oki. Czyli tak, zaklęty ogień na pewno będzie miał, bo to ognisto oki. Klepiemy. Jest, wyjątkowa szybkość, zaklęty ogień, wszystko się zgadza. Ognisto oki po staremu. Okej, jakaś tarcza wypadła, kolczasta. Łyknę sobie miksturkę, wezmę sobie miksturkę. Kolczasta tarcza, no taka po prostu. Nie biorę jej, pracujemy nad tą tarczą z odpornościami. Dużo mikstur wzmocnienia, mikstura leczenia. Niezły lód z ognistookiego, jeżeli chodzi o zasoby leczące. Chyba nic więcej tu nie wygrzebię takiego. Dobra, portal. I tajemne sanktuarium. Pierwsza odnalazłam tę tajemną fortecę. Tu takie są gargulcowe istoty. No, takie szczegóły. Szczegóły punktu nawigacyjnego. Ozdobione złotem. Czy nie wiem, czy złotem, ale może złotem, może rubinem. No spoko, idziemy sobie tędy. No, tutaj zawsze taki sam typ istot, nie? Klan piekieł, upiory, ci panowie guli, czy jak to się tam zwie, iglice błyskawic. O, tutaj w ogóle mamy bossa. Mamy bossa, jakaś tarcza poleciała. No, zaklęte błyskawice, ale już z moimi odpornościami tak źle nie jest, także spoko. Nie ten zwój poleciał, który chcielibyśmy dostać. Okej. To wygląda tutaj na jakąś włócznię też. To pilum jest. Czyli taki rodzaj włóczni. Mała tarcza, nope. Zębaty hełm dla barbarzyńcy. A, nie mamy miejsca. Klucze! 9 na 12. Tutaj są w ogóle te wysoko poziomowane skrzynki na końcach. No dobra, mikstur więcej nie podnoszę, tych czerwonych, no nie mam jak. Mamy antidotum w razie czego. Duchy, które pozostawiają szkielet po sobie, taki niekompletny. No dobra, a te kozłoludy fajnie też wyglądają, jak sobie leżą. Też im się te ślepia świecą. Rogi, takie koźle jakieś, wydłużone. Jak rogi koziorożca może takiego. Astronomicznego. Dobra, tutaj mamy schodki. Idziemy. Więcej upiorów. O, z upiorami nie ma problemów. Mamy obuch, więc upiory oraz panowie guli to powinny dosyć szybko schodzić, te istoty. Dużo kasy leci. 113 właśnie podniosłem. Zbieramy na hazard. I będę się trzymał prawej strony, skoro już tutaj skręciłem. I postaramy się jakoś tam do tego demonologa dotrzeć prędzej czy później, którą się z odnóg. Może na przykład tą. O, jest identyfikacja. Aha, tylko to nie takie proste, bo to muszę tak robić. Wiecie, trzymam takie większe przedmioty w kostce, żeby się szybciej wyciągało, nie? Laska, rękawice, księga i tylko dwa slociki zostają do wyjęcia, znaczy do opróżnienia. Jakbym naładował jakimiś amuletami, pierścieniami, kamieniami, to weź to wyciągaj długo później.
Niby można kostkę wyrzucać na glebę, wtedy wszystko wylatuje od razu, ale wolę mieć nad tym kontrolę, co chcę mieć chwilowo w plecaku, co nie, żeby później tego nie układać, nie zbierać, tam wiecie, o co chodzi. Już także wolę mieć takie większe przedmioty. Znaczy, te rękawiczki mógłbym sprawdzić właściwie od razu tym zwojem. Są na tyle duże, że chyba mógłbym sobie na to pozwolić. Ale może się jeszcze wstrzymam. Może zaraz coś większego poleci. Na przykład jakaś potencjalnie fajna broń dla najemnika pustynnego żuka, którego możemy wziąć dopiero po zabiciu Duriela, bo wtedy dopiero odbieramy różne nagrody, a wzięcie najemnika traktujemy jako nagrodę za przejście aktu. Podobnie jak Hazard. O, a propos tych panów guli. Teraz dopiero pierwszy jest. On trochę przypomina Descartesa Kane'a. Nie? Taka łysinka jakaś, coś, taki staruszek z jakimś kosturem. To rodzina Descartesa Kane'a. W ogóle mają takie wężowe laski, zauważcie. Coś wspólnego ze żmijoszponami. Kult węża. Widzicie? Takie kobry jakby na laskach. Okej, tędy nie idziemy. Ja sobie coś łyknę. Tu jakaś księga z pentagramem, widzicie? Kiedyś były takie zagadki, gdzie w Diablo 2, znaczy ja takie wymyślałem sobie i wam, gdzie w Diablo 2 pojawia się pentagram, nie? To o tym nikt nie pomyślał, ale dawniej w tej rozdzielczości czegoś takiego nie było. Tutaj jest pentagramik. A tutaj nie. To jakaś inna księga. Tutaj gargulce też. Okej. Dużo upiorów, pilnujemy łuczniczki. Łuczniczka ostrzeliwuje, bardzo dobrze. Okej, jak tam wytrzymałość? 53 na 72, dużo. Tutaj świeczki, nie wszystkie się świecą, nie wszystkie są zapalone. Iglicy żadnej aktywnej na razie nie miałem. Dobra, klan piekieł. Klepiemy je. No i wypatrujemy tego brylancika. No fajnie by było tu znaleźć, co to za ostrzeliwanie. I przy okazji wysysają zdrowie. Dobra, zwój miejskiego portalu. To znowu nie jest taki zwój, jaki chcielibyśmy podnieść. W tym trybie amulet chyba słyszałem. Patrzcie na to, żółty amulet poleciał. No! Słuchajcie, żółty amulet, jakby tak... No, dużo by się chciało fajnych rzeczy mieć w żółtym amulecie. Najlepiej, żeby miał wszystkie odporności, nawet jeżeli by nie był pryzmatyczny, ale jakiś taki... Jakie tam są te wielobarwne czy tęczowe jakieś? Takie różne rzeczy. O! Trójkątna tarcza, patrzcie. No, ciekawe, ile slotów ma. Musimy to sprawdzić. Znaczy tak, na pewno amulet trzeba zabrać. Dobra. Identyfikujemy te rękawice. Nie mogę. Jak to nie możesz? Dobra, to zrobimy chwilowo. Chwilowo zrobimy coś takiego. Dobra, szału nie ma. Nie szkodzi. Czyli tak, no i teraz już bym musiał coś tutaj przełożyć jednak. To w ogóle jakiś talizman nawet niezidentyfikowany trzymam. Wezmę te runy tutaj przełożę. Dobrze. Sprawdźmy sobie najpierw może tę trójkątną tarczę. Dwa sloty ma, trochę mało. A tu się tarcza nie psuje za bardzo. Więc nope. Ametyst ze skazą poleciał. Tutaj klucz wyrzuciłem. Znaczy, czy ja go wyrzuciłem? Nie, ważne. W każdym razie, no amulet trzeba zabrać. Amulet musi być... A, to niepotrzebne. Jakieś tutaj podniosłem. Przez przypadek. Ametyst ze skazą... Jak to tutaj wygląda? No właśnie, z tymi kamyczkami trzeba uważać już. Bo to nie ma miejsca na takie cuda różne. To jest ta skuteczność ataku, tak? Tutaj jakby co mamy większą skuteczność ataku. Dobra, to sobie wyrzucę, to zostawimy. Niech tak będzie. To podniosę jednak. Klucze trzeba podnieść, rękawice, tarcza, zwój. Coś tu jeszcze. Mikstura leczenia to ja sobie wezmę. Może wypiję taką.
trochę mniejszą. Ona już za dużo nie uzupełnia mi tak naprawdę. Tego zdrowia 231 mam. To sporawo. Dobra, idziemy dalej. Tutaj słyszę, że jęczą te kozłoludy gdzieś. O, klany piekieł. Słyszę duchy. Są duchy, jest iglica. Jest iglica. Znowu to nie jest taki zwój, jaki bym chciał. I udało się dotrzeć do końca tutaj. Skrzyneczka, kryształowy mieczol poleciał. Lekka mikstura, mikstura odtajania. Weźmy na Duriela, co? Żeby trochę ta odporność jednak na zimno była większa. Chociaż Duriela to ja pewnie długo będę klepał. Kryształowy mieczol magiczny, nope. Jest, jest zwój. Ale by się chciało zidentyfikować już ten amulet, ale muszę się wstrzymać jeszcze. O, lepiej te ciężkie rękawice chyba spróbować zidentyfikować, myślę. No. Kusi ten amulet, ale jeszcze nie. Trzeba się powstrzymać. Ach. Nope. Jakieś lepsze rękawice trzeba trafić. No niby te resy tu są, ale poza resem, poza tymi resami, w sumie trzynastką, to tutaj nic takiego nie ma. No, jakaś szybkość ataku jakby się trafiła. Niech to będzie to 10% już nawet. Albo jakiś większy res, albo skuteczność jakoś przyzwoita. No to by było super. Dobra, tu chyba nic więcej takiego nie leży. Skrzyneczka, sękaty kostur, bełty. Dobra, wracamy drugą stroną. Może coś ciekawego nam tutaj się trafi. Wracamy drugą stroną, tędy. I dobijamy level. Pomału. A nawet stosunkowo szybko. No, ładnie schodzą. A tu sobie zejdę jeszcze. Brylancik, brylancik chcemy. Poproszę, może być nadkruszony. To się tam stransmutuje, przy okazji się miejsce zrobi. I będą lepsze resy, nie? Łuczniczka zdrowie ma na full. Muszę na nią tutaj patrzeć. Jest mikstura odtajania. Szkoda, że one się nie stakują, co? No dobra, niech będą te dwie mikstury odtajania sobie tutaj. Dwie mikstury odtajania starczą na minutę w sumie, tak? Tam było po 30 sekund, czy po 20, po 30 chyba. Oho, chyba awansowała nasza łuczniczka, taki dźwięk był. Ta, właśnie awansowała. Resy jej troszeczkę znowu wzrosły, nie wiem czy to jakieś przełamanie w tych w skillach ma. Skuteczność jej tutaj rośnie, tutaj obniża tę obronę. Dobrze, że ona tę obronę obniża. To też mi jest wtedy łatwiej trafiać. Minus 140 obrony. Jak najbardziej w porządku. Na wrogach tego poziomu. Tak, i są podświetleni. Ona to rzuca stosunkowo często. To wewnętrzne spojrzenie, patrzcie. Ci wrogowie wszyscy tę obniżoną obronę mają. Dzięki temu ja tutaj naprawdę fajnie trafiam też. No tego też nawet ładnie trafiam. Dwa razy spudłowałem, trzy razy spudłowałem, ale nie miał rzuconego tego wewnętrznego spojrzenia. Ojdź, żeby nam tutaj jej nie ostrzeliwali za bardzo. Troszkę przyspieszę. Tu się wrócę, załatwimy go. O, ten też nie miał wewnętrznego spojrzenia, chyba. Dobra, tędy. Bossa nie ma kolejnego. Jednego tam mieliśmy, nie? Tak, tego klanowego chyba. Spoko. Już tylko dwa bary do poziomu. Dwa bary. Mikstura lecząca. Spoko. Unik. I... Duchy powinienem atakować w pierwszej kolejności, ale ciężko tak kursorem się tam wstrzelić. Bo jednak duchy jestem w stanie szybciej załatwić tym obuchem. Tutaj sobie łyknę. I skrzyneczka bez zwoju identyfikacji.
Okej. Może jeszcze sobie łyknę. Mamy dwa wolne sloty. Dobre i to. Ja to bym sobie wszystkie te kartki poczytał. Może gdzieś jest wskazówka odnośnie tego, gdzie siedzi demonolog. Na przykład. Tu więcej świec zapalonych. Świec i świeczek. Kombo z tego wychodzi świecek. Dobra, czyli tutaj wracam, tak. Jak ja tu idę. Aha, bo ja skręciłem, a dobra. Tu już tędy sobie pójdę. A nie, dobrze szedłem. I to teraz tutaj zawsze idę, nie? Na seriach. No to idziemy od razu. Pułapka. Ała. Czekujemy upiory. Gdzie ona tam idzie, ta uczniczka? Halo, policja. Halo, policja, proszę zabrać uczniczkę stąd. Jeszcze stoję w tym ogniu, troszkę się cofnę. To jakoś tak niefortunnie tutaj wyszło. Na starcie tej odnogi. Ale już jest wszystko w porządku. To znowu nie jest ten zwój, który ja bym chciał. Znaczy, wiecie co? Nie wiem, czy nie obejść tego sanktuarium całego. Tutaj są te duchy. Wiecie, duchy jak to duchy. One częściej zostawiają miksturę, na przykład ta mana leci, no nie. One też stosunkowo często zostawiają zwoje. Przy odrobinie szczęścia może jakieś te zwoje identyfikacji by z nich... O, no właśnie, poleciały. Mamy dwa zwoje identyfikacji w tej chwili. Jeszcze nie identyfikuję tego amuletu. Może ja sobie obejdę tak bardziej to tajemne sanktuarium. Może nie te centralne części tych odnóg. Tylko tak wiecie, z jednej strony przejść, z drugiej strony przejść, zatoczyć taki prostokąt. Bez tego centrum nawet. Ale żeby jednak trochę tych duchów pozabijać. O, patrzcie, no i te zwoje z nich lecą. To jest dobre miejsce do poszukiwania zwoi w tym trybie, zwojów. Dobra, iglice szybko się widzę tutaj zawijają. O, i sobie pójdę teraz... tutaj. Szukamy zwojów. Ups. Dobra, lekka wycofka. Zabierzmy uczniczkę. Ja tutaj stanę. Dużo ich. Palec na miksturce. Ja tutaj tankuję, panie. Tężne tankowanie. I patrzcie, jest. Jest zwój znowu. To jest to. Musimy tutaj trochę pochodzić. Wiadomo, w tym trybie... jak we wszystkich moich innych trybach z Diablo, nie możemy kilka razy obchodzić tych samych lokacji, zabijać tych samych bossów, ale jednorazowo, patrzcie, identyfikacja, to jest dobre miejsce, żeby tego troszkę uzbierać. Potransmutować te biżuterie, co za tym idzie, nie? Duży talizman poleciał nawet. Dobrze, dobrze, duży talizman ja sobie od razu zidentyfikuję, zobaczymy, co to jest. No nie, no to tak średnio mi jest potrzebne. Lekka mikstura, niech będzie. Coś tu jeszcze nie wypadło? Ciekawego? Chyba nie. Tak macam w tych zwłokach, tam grzebie. Miksturki. No, ale miksturki się tu kończą. No, no to się niby... w zwoje może i fajnie lecą, ale... z miksturkami nie ma łatwo. Ale zaraz wpadnie poziom, zaraz zidentyfikuję ten amulet, może to nam pomoże oszczędzać mikstury, bo się postać wzmocni. Na przykład dostanie odporność na ogień. Może zostańmy w tym miejscu i się tym zajmę, co? Niech tak będzie, dobra. Czyli tak, wyjmę sobie to. Trzy zwoje, tak? Na pewno jakiegoś tam nie ominąłem? Trzy zwoje, zidentyfikujmy ten amulet. Pyk! No są, wszystkie odporności 7. Jest szansa na przedmioty, skraca czas. No mógłby być lepszy, ale to 7 do wszystkiej odporności naprawdę fajne. Dobra, czyli tak, mamy nowy amulet. Między innymi odporność na ogień doszła, zmniejsza otrzymywane obrażenia od magii o 2 punkty. No spoko. Niech będzie. Tu będziemy mieli do transmutacji już. A, tu jest ta odporność na ogień jakaś jeszcze. Skuteczność, nie, nie, ta skuteczność niech sobie na razie będzie. Czyli mamy dwa zwoje. Dobra, dobra. Spoko, mamy trochę miejsca. Mi się wydawało, że jeszcze jakiś zwój tam poleciał, ale nie no. Szukamy zwojów. Bijemy duchy.
Jest mikstura z maną. Jest zwój, ale portalu to nope. Okej. Wejdź pułapka. Dobra, coś tam, chyba jakiś kamyczek poleciał, czy nie? A to pierścień, spoko. To pierścionek, kamyczek też. Szafir ze skazą. Niech będzie. Dobra, sejmitar. Jest identyfikacja, patrzcie, to jest to. Jeżeli gracie w podobnym trybie, obejdźcie sobie dokładnie tajemne sanktuarium w poszukiwaniu zwojów. Taki tips od Procka. Okej. No, tylko te mikstury tu schodzą jednak. Okej, zwój identyfikacji poleciał. Znaczy miejskiego portalu. Tak myślę o tych zwojach identyfikacji i cisnął mi się na język. No taka prawda. Jest poziom. Dobrze. Jest poziom. Jak wygląda sytuacja? Dobra, siła na razie jest w porządku. Obrażenia nie są w porządku, ale dobra. Żywotność, zręczność. Ta zręczność też troszeczkę kusi. No ale nie, no zbliżamy się do Duriela. Bierzemy żywotność. Bierzemy żywotność. Tu ostatnio brałem. Ta, tu już wzrasta o 10%. Tu o 2% jeszcze ten unik, widzę, rośnie. Już później chyba będzie o 1% rósł, nie? 46, tu mamy 48 już. Dobra, dajmy jeszcze do tego uniku. Dajmy jeszcze te 2%. No. Niech tak będzie. 9. Żeby wytrzymałość ze sprzętu za szybko nie schodziła. Między innymi. Idziemy tędy. Szukamy zwojów. No, coś tu pusto. No, zobaczymy, czy to jest odnoga z demonologiem. Nope. Będą skrzynki wysokiego poziomu. Dobre i to. Nawet bardzo dobre. Mikstura lecząca, spoko, bo mamy mało. Pan Guli, spoko, chociaż ich mamy dużo. Many nie potrzebujemy. Pyk. Pieniążki jak najbardziej na hazard. I zobaczymy. Pierwsza skrzynka zamknięta. Jak tam klucze moje w ogóle? Pułapka. Dobra, jest identyfikacja ze skrzynki. Mniejszą miksturę sobie wezmę. Tu są strzały, lekka. Jak tam moje klucze? 8 na 12, dobra, jest spoko. Ale fajnie, żeby wypadły. Szabla poleciała, nope. I tutaj większa ilość. Są mikstury, dobrze. Są mikstury, jest antidotum jeszcze jedno. To tak, to sobie wypiję. To sobie podniosę. Myślę, że... No szkoda tych mikstur. Myślę, że powinniśmy... Mamy 4 zwoje, dobra. Robimy tak. Identyfikujemy... Identyfikujemy... Amulet. 7 do energii. Jeszcze jeden amulet. I transmutujemy je. 2 do zręczności, nic ciekawego. A jednak księgę trzymam tutaj, tak? No ale jednak ją będę trzymał tu. Dobra, to robimy tutaj transmutację. Pierścionek 2 do siły, nic specjalnego, ale trochę miejsca mamy. Dobra. Tutaj pierścionek, tutaj talizman. Troszkę miejsca się zrobiło. Runa, runa. Zaraz, bo... Gdzieś runę zgubiłem. Huch, tu jest. Aha, Ithel Eth. Jest jednak to słowo, tylko to jest to słowo
gdzie zdrowie jest wysysane cały czas. Jeżeli nie mamy czaszek żadnych w sprzęcie z regeneracją zdrowia, to taka broń może i bardzo fajna, ale kurde, to zdrowie cały czas gdzieś ucieka. Chyba żeby się trzymało po dwu i nie wiem, jakoś na bossów, to, ale to ciężko. Po dwu się często jakieś inne rzeczy trzyma, chociaż inne rzeczy, no, takie potencjalnie na przyszłość. No, różne przydatne. Dobra, tutaj mam zapełnione w każdym razie. Potransmutowałem, jakieś miksturki podniosłem, to jeszcze mniejszą mogę podnieść. Dobra, czy na pewno nic tutaj nie ominąłem? Patrzcie tu uważnie. Mikstura many, tu jest zwój, wszystko pootwierane. Chyba jest wszystko ok, nie? Dobra. Idziemy, wracamy drugą stroną. Zostały nam dwa zwoje identyfikacji jeszcze. No ale jakieś identyfikacje biżuterii porobiłem, transmutacja była. Jest postęp delikatny. No i mamy ten poziom. Tak defensywnie dostałem tutaj bonusy. Trochę zdrowia, uniki znowu. Miksturka wpadła. Dobra, to się tego pozbędę, to wezmę kusza. Nope. Sarkofag. Nope. Amulet. Amulet trzeba zabrać. Ciężko. Wypiję tę miksturę odtajania. Chyba wolę do Duriela pójść z jedną dodatkową miksturą leczącą niż z tą miksturą odtajania tak naprawdę. Wiecie, święty chłód bazowy, do bazowych obrażeń dodaje. Tam te obrażenia od zimna, one nie są jakieś bardzo duże, no ale... W przypadku zimna, aury świętego chłodu, one nie są takie duże jak w przypadku świętego ognia czy świętego wstrząsu. To jest głównie taka aura kontrolna, spowalniająca, no ale... Mimo wszystko fajnie by było te obrażenia redukować. Okej. Więcej duchów chcemy, o właśnie. O, jest dużo duchów. To jest okej. Wytnę miksturę. Dobrze idzie. Trochę mnie wytrącają z równowagi czasami. Czaszka wpadła. Szabla wpadła. No ten itch, el etch, no trochę kusi, ale mówię, to minus 5 spadku zdrowia w czasie, to wbrew pozorom może być bardzo upierdliwe. Jeszcze w przyszłości, jak tego zdrowia byłoby więcej, no to aż tak bardzo by się tego nie odczuwało, ale... Tutaj ta głowa mu odpadła w ogóle. No zobaczymy. Znaczy na pewno nie pod szablę. Nawet takie słowo runiczne. Szabla? Szabla jest dosyć szybka. No to jest w ogóle eteryczna, nie? Ale ona tej trwałości za dużo nie ma. No i jest szybka, czyli szybciej się popsuje. Wiecie, szybciej się ciosy wyprowadza. Tak na początku chciałem szybsze bronie, ale teraz... Jednak wolałbym wolniejsze, z podobnymi DPS-ami, czyli bazowe obrażenia większe, ale jednak wolniejsze, żeby się tak szybko nie psuły. Dobra, łyknę sobie. O, troszkę się wycofamy. Troszeczkę się wycofamy. Tutaj walczymy. Dużo duchów. Robię za tanka. Miksturka. Kamyczek jakiś słyszałem. Zwojów nie widać. Tak, jeszcze sobie w ogniu stanąłem. Pierścionek. Może być. Dobra, rozpracowani zostali. Jest mikstura. Chociaż wolałbym... Wiecie co, ja sobie może te mikstury tutaj przypiszę. Na Duriela lepiej zostawić te trochę większe, nie?
Okej. Okay. No ten fajnie, żeby ten diament wpadł. Coś nie chce polecieć. Różne kamyczki wpadają, ale nie diament. Okay. Ta błyskawica, jak mnie z iglicy trafia, to wytrzymałości nie zjeżdża. Dobra, no dużo tej kasy już wpada. Mamy jakby co 17 tysięcy ponad. To już tam coś można pohazardować sobie. No też ceny w hazardzie rosną, bo to są przedmioty coraz wyższego poziomu jakby, nie? No ale coś tam kupię. Jak zabiję Duriela, ale... Wbrew pozorom nie powinno być tak źle z Durielem. No są te uniki, jest ten... Jest ta obrona nawet przyzwoita. No powiedzmy, no fajnie by było tę karacenówkę znaleźć, albo jakąś kolczugę z polepszoną obroną procentową, no ale nie ma łatwo. Albo taką... Karacenówkę z zestawu Berserkera, nie? Bo to jest ten Haubert właśnie. No to porek Berserkera jakby się znalazł, też bym nie narzekał. Jakieś tam bonusy byśmy dostali z zestawu. Fajnie by było. No. Przydatne by to było. Okej, czyli druga odnoga załatwiona. Teraz zawsze chodzę tutaj w lewo, nie? Na seriach. No, mamy portale. Znaczy teleporty, takie mogą być całkiem wygodne. Kompozytowy łuk dobrej jakości. No. Ona też ma kompozytowy, dobrze jest. Ważne, żeby był szybki. Jakbyśmy trafili na jakiś łuk, tylko że weź to identyfikuj, jak nie ma zwojów, nawet bez slotów, ale który by miał zwiększoną szybkość ataku, to nawet byłbym skłonny jej go dać, żeby szybciej atakowała, częściej generowała te strzały zimna sobie. Strzała zamrażająca. Chociaż, no, chociaż może na tym etapie to nie byłby taki dobry pomysł, bo jednak 42 obrażenia od błyskawic to sporawo te maksymalne. No. A ona tutaj, jeżeli chodzi o te od zimna, ile tu jest? 11, 12, no właśnie. Nie, nie, to jednak te kamyczki są jak najbardziej okej. Okay. O, jest jakiś duch. Kamyczki są spoko. No tak mi jeszcze do głowy przez chwilę przyszło, żeby jej zrobić to il et, it, el, et, ale to do łuków pasuje? Ale nie, no to jej by zdrowie schodziło, to też tak średnio. Nie, 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 dobrze jest. Jest w porządku. Czy może się skuszę na tego Itch El Etcha? Ale fajnie, żeby poleciał Tyr. Jakby poleciał Tyr, to Tyr El, czy jak to się nazywa, bym zrobił, bo sprawdziłem to słowo, to było Tyr El, a nie żadne El Etch, czy El Elt. To było Tyr El, o to słowo mi chodziło. To jest naprawdę fajne słowo. Niby wymaga niesamowicie niskich run, że tak powiem, niskolevelowych, ale ta zwiększona szybkość ataku, tam ta skuteczność jest, obrażenia są, również punktowe. Tam jest chyba to otwarcie rany nawet, nie? Takie to 50% tam chyba było. No jakby Tyr poleciał, to za jakimś dwuslotowcem bym się zaczął rozglądać. To by mogło być dobre. Czaszkąć poleciał. Albo czaszkę gdzieś wsadzić. Ile tu jest? Plus 3 przywracanie zdrowia. No minus 2 jakby w sumie było. Właściwie w różnicy. Jeszcze z tym minus 5 od tego słowa runicznego. To by nie było tak źle, no ale czaszkę. Gdzieś w zbroi albo w hełmie. No, ciężko coś takiego. Jakaś zbroja ze slotami by się musiała trafić. Jakiś rubin bym dołożył, może jeden, drugi, jakąś czachę. No to już takie mocno naciągane. Raczej szukamy zbroi takiej magicznej, z jakimś lepszym pancerzem, nie? Tak mi się wydaje. Zamiast kombinować z czaszką. No ale no to też byłaby zawsze jakaś opcja. Taka bardziej ofensywna pod tę broń. Takie kombinacje.
Dobra, chodźmy tu. Skrzyneczka z miksturka, spoko. Jakieś duchy tu nie lecą, coś? Lecą. Ale zwojów nie zostawiają. O, miksturka, spoko. Pracujemy nad kolejnym levelem. Czy przed Durielem zostanie wbity kolejny level? Oto jest zapytanie. Jak jej tam idzie? Niech sobie dziewczyna postrzela troszeczkę. Runa Eld, tak? Momencik, to bym musiał... Zaraz, spokojnie... Gdzieś tutaj pójść. Może jeszcze jakaś runa wypadnie. Pieniążki. Zamknięty hełmofon. Duchy słyszę. Dobra, pójdę już tutaj kawałek. Załatwimy te duchy, może jakiś zwój poleci do identyfikacji. Op. Uciekają tu. Okej. A, dobra już. Chociaż nie, no dobra, pójdę tędy. Najwyżej wrócimy drugą stroną, jak nie będzie tego demonologa. Nope. Znowu się zamotałem tędy. Okej. Byle nie stać w ogniu. Uczniczka też chce potankować. Jest zwój. Jest zwój identyfikacji. Mamy trzy. No, w tym sanktuarium troszkę z tymi zwojami. Troszkę z tymi zwojami sobie tutaj poidentyfikuję. Tej biżuterii jest kluczyk. Dobrze, dobrze. 11. Będziemy otwierać skrzynki wysokopoziomowane jeszcze w tym sanktuarium. Nawet jak teraz trafię na tego demonologa. O, jest kolejny zwój. To i tak... Oj, jeszcze jeden. To i tak zrobimy jeszcze jedną odnogę. Trzeba te skrzynki pootwierać i poszukać tych zwojów więcej. Uszkodzony napierśnik poleciał. Tędy... O. Dobra, miksturkę łykam. Dobra, szybka reakcja była. Dostała fioletową. Widzieliście, jakie zdrowie spadło? No, tu jest niebezpiecznie. Dobra, niech ona sobie postrzela. Ja będę tankował ten ogień. Ona niech sobie postrzela w nich. To nie był dobry pomysł, żeby tam iść. Pomalutku. No, fioletowa poszła, ale mamy dużo ich, więc luz. Strzelaj. Dobra, już tam właściwie mogłem pójść. Tak. Cały czas odruchowo trzymam ten alt. Znaczy, no może nie cały czas, ale... Ale nie ma. Nie pomoże mi tu w niczym. Trzeba macać. Jak w Diablo 1. Okej. No zaraz będziemy dalej te biżuterię identyfikować. Coś tam się potransmutuje jeszcze. Ale fajnie, że te resy się pojawiły w tym amulecie. Plus 7, jak najbardziej okej. Dobra, niech ona sobie postrzela, zaoszczędzimy sobie też troszeczkę tych mikstur. Pazury poleciały. Dobra, tutaj też niech postrzela. Chociaż zaraz będziemy tędy wracać pewnie. Nawet na pewno, bez względu na to, czy tu będzie demonolog, czy nie. A demonolog jest? Nie ma? Chyba nie ma. Już byśmy wiedzieli, co? Tak. Już by był jakiś skręt.
Dobra, szybko tu podejdę, zniszczymy te iglice. Dobra. Zaraz się trochę zatrzymam w tym miejscu, tylko jeszcze tutaj zobaczę, czy coś nie wyleciało. Krótki łuk. O, dobra. Zatrzymamy się tu troszkę i poidentyfikujemy. Szturmowy hełm dobrej jakości. Skrzyneczka ze strzałami, skrzyneczka z szyszakiem i zamknięta skrzyneczka z kolczymi butami. No dobra, kolcze buty bym zidentyfikował. Zobaczymy, co tam mają. Oho, dobra, jak to zrobić? Tutaj w centrum będę wyrzucał. Kolcze buty. Nope. Tu wyrzucę. Dobra, identyfikujemy. Tu jest pierścionek do transmutacji, może niekoniecznie, chociaż no, odporność na ogień to szału nie ma. Dobra, zróbmy tak. Zidentyfikuję sobie tu. O, odporność na błyskawice 7%. Na jakiegoś diablo. Może by brakowało tej odporności. Dobra, jeszcze raz. Tu. Jeden do siły, dobra. To w takim razie mogę stransmutować te trzy pierścionki. Te trzy. Tak. Dobra, mamy taki amuleteł i dwa zwoje wstrzymuje się na razie. To zostawiamy. To. No ale już coraz więcej tej zidentyfikowanej biżuterii. Dobrze jest. Talizman, miksturka, te runy trzeba podnieść, jedna, druga, trzecia, szafir. Coś tu jeszcze leżało. Tak to wygląda. Klucze 10. Są trzy runy, jest miksturka, kamyczki chyba w porządku. Nic tu więcej chyba nie połyskuje. Tu jest połysk hełmu. Chyba wszystko zabrałem. No dobra. No to teraz dołem będę wracał. Aha, no tak. W sumie racja. Tu jest tak nieintuicyjnie. Akurat w tym miejscu też. Pyk, dobra. Idziemy tu. Już słyszę kozłoludy. No tak trochę obejdę to sanktuarium, to też większa szansa, że będzie level przed Durielem. Nie no, powinien być. Ona tu coś widzi. Dobra, niech sobie postrzela. Pyk, dobrze. Nic nie zostało po nich, oprócz zwłok. Jak tam broń? 27 wytrzymałość. No, słuchajcie. Spada. Spada ta wytrzymałość. No, nie ma łatwo. Trzeba się rozglądać za bronią pomału. Kolejną. Może tu coś, jakieś pilum poleciało. No, pilum. Można rzucać takim pilum niby. Lekki pas. Okej. Rozglądamy się za magiczną bronią. Jest zwój. Cisowa różdżka to nie jest broń, z której chciałbym korzystać. Nawet dwie różdżki, kościana i cisowa. Łyknę sobie miksturkę taką malutką. Pyk, idziemy tu. Tam jest skrzynka, idę otworzyć. Kluczyk, to wezmę. Wielkie berło, ej, może wielkie berło. Wielkie berło. No 8-18. Normalna szybkość ataku. Trwałość 44. No jakąś broń trzeba mieć. Chociaż zanim zejdzie to 26, to chyba się trafi jakaś lepsza, co? Nie wiem, czy na nią zwój tutaj zużywać. Dobra, na razie będę trzymał.
Wielkie berło. 9,22, tuż 8,18 jest. No. Może coś ciekawego w tym berle by tam było. Okej, mikstura many leci w dużych ilościach. Plany są. Dobra, jak kaczki na strzelnicy. Oho, wekiera poleciała. Magiczna. No ale to już na tym etapie wolimy chyba jednak wielkie berło. 8,18, wekiera ma 7,16. Wielkie berło lepsze. Normalna szybkość ataku tutaj też. Chyba, że tam jakiś troszeczkę inny ten próg jest w tych berłach, ale... No niech będzie to berło. Jednak... Okej, idziemy dalej. Po roże. No jak przystało na kozłoludy z jakimś takim porożem, który z nich sobie chodził. Dobrze jest. Pyk. Aha, i wróciłem, tak? No to została ostatnia odnoga i będzie demonolog. Jak tam odporność? Na ogień w porządku, z zimnem trzeba będzie uważać. Ale damy radę. Łuczniczka. O, ona niedługo poziom zdobędzie, zobaczcie. Lada chwila. Zaraz tu zabijemy kilka istot i będzie dobrze. Tędy. No to w dzisiejszym odcinku robimy tego demonologa już, nie? Nie będę tu przerywał. Okej. Są duchy. Porobiony. Zamknięty hełm. Nope. To już lepszy ten ze slotami. Tutaj sobie będę na schodkach siedział. Dobra, miksturka łyknięta. Moja uczniczka gdzie jest? Halo. O, zbroja łuskowa poleciała. A, zbroja łuskowa? Ale nie, no to... To lepsze te nasze eteryczne są, nie? To nie przebije tej eterycznej, którą ma najemniczka. Raczej nie ma szans. 72. Nic więcej już nie uniosę. Dzięki. 58. Nie, no nie ma szans. Dobra. Nie ma szans. Eteryczność robi robotę, nie? Dobra, tu sobie dam tak. Idziemy. Pieniążki. Tędy. Łuczniczka mi się gdzieś zgubiła. Żeby tylko nie pojawiła się przede mną, jak się teleportuje. Wiecie, tam wśród tych wrogów. Bo to różnie może być. Trzeba to mieć na uwadze. Dobra, już jest blisko. Aha, jakiś mieczul poleciał. Dwuręczny. Szkieletowa głowa. Kolcze buty. Takie różne luty. Juliusz Słowacki... Łyknę. Mamy 3 sloty w plecaku. Kryształowy mieczol, no ale to nie. No zobaczmy tu, o. Więcej duchów potrzebuję. Za połową jesteśmy tutaj do poziomu. Teraz jak zdobędę level, to dam chyba w drzewku w... Dam chyba w drzewku tutaj w to uderzenie krytyczne jeszcze.
No. Także przed Durielem jakoś jeszcze te obrażenia zwiększymy. Fizyczne. Tymi krytykami, delikatnie. O, duch, dobra. O, idą klany. Oj, coś szybko idzie, myślałem, że bosior. Jakoś tak przyspieszają. Dobra, miksturka łyknięta, idę na schody, żeby nie walczyć ze wszystkimi. Spoko. Ostatnia mikstura czerwona, taka do paska. No. Kozik. Gdzie jest moja uczniczka, ja się pytam. A tylko jeden bosior był. Na razie. Może jeszcze jakiegoś znajdziemy, pomijając demonologa oczywiście. Miecz dwuręczny chyba znowu, nie? Tak patrząc na grafikę. Uczniczka gdzieś tam utknęła. Jak to uczniczka? No, przyszła. Teraz przyszła na gotowe już. A, zdrowie schodzi. Ogromny miecz to jest, okej. Okay. Już taki lepszy. O, może tu jakaś mikstura? Nie ma. Przejdę się jeszcze tutaj kawałeczek. Są duchy, dobrze, dobrze. Łyknę miksturę. Troszkę się cofnę. Jojo zrobiłem, tak zwane. Okej. Dobra, klepiemy panów guli. Duchów nie widzę, z góry mnie nie ostrzeliwują. O, słyszę duchy. Dobra, niech uczniczka trochę postrzela sobie w nich. Mogłaby podejść bliżej tak naprawdę. O, rzuciła to wewnętrzne spojrzenie. Tylko te filary tu trochę przeszkadzają chyba, nie? Dobra, idziemy na schody. Idziemy na schody. Okej, trochę pomożemy. Zejdzie mi trochę wytrzymałości. Patrzcie, jest już sygnalizacja, że broń się psuje. No... 14 zostało wytrzymałości. No, duszki. To nie jest boss. Może część się zatrzyma na filarach. Część pobiegło za łuczniczką. Znaczy pobiegło. Poleciało. Tak fajnie, żeby nie ginęły nad... Wiecie, tam poza tymi platformami. Bo przepadają potencjalne zwoje identyfikacji. Trójząb. Okej. Jest dobrze. Wewnętrzne spojrzenie na tego było rzucone. Łuczniczki nie ma. O, jest, jest, strzela. Jest zwój. Mamy kolejny swój identyfikacji, wilcza głowa. A dużo tych głów dla druida leci ostatnio, nie? Normalnie one tak często nie lecą. Jakieś takie szczęście do nich mam. Albo pecha w tym przypadku. Okej, bo ja tutaj się zaraz na demonologa właduję, a tu zdrowia nie ma za bardzo. Łuczniczki też nie widzę. Tam jest cały czas się trzyma dołu, więc podejdę tutaj, żeby mogła ostrzeliwać. Może ostrzeliwać? O, ho, ho! Coś tu wypadło. Na pierśnik, nope. Na
pierśnika nie chcemy. Rogaty hełm. No dobra, łyknę sobie tu. No, to tutaj. Tak, czy jeszcze? Nie, jeszcze nie. To jest na razie narożnik, tak? Już straciłem orientację w terenie. Pałasz. Może pałasz zidentyfikować? Ej. Duża szybkość ataku. 7,14. Co prawda na nieumarłych za dobry nie jest. Ale to zawsze pałasz. No to duża szybkość ataku. Ale trwałość 18. To też się szybko popsuje. Tu jest to 44. No to kusi bardziej. No, jednak to... Ile tych zwojów mam? 4. To może jedno i drugie zidentyfikować. No wiecie, ta broń mi się niedługo popsuje. Zostało 12. Dobra, sprawdźmy ten pałasz. I będę trzymał jeszcze mimo wszystko to berło. Uwaga. No nie, no to słabe. Uniemożliwia leczenie się potworów. Słabe. Tu jest odporność na ogień. To akurat na demonologa. O, dobra, nope. Pałasz nikczemności. Ale trzeba będzie sprawdzać te bronie też. No, może tu jakiś zwój poleci. Łuczniczka ciągle zaklinowana tam gdzieś. Nie pomaga mi. Okej. Dobra, tu mamy jakieś duchy. Ej, no co z tą łuczniczką? Już mogłaby się, by się teleportować do mnie. Dobra, ten się zatrzymał na filarze. Czasami tak to bywa z tymi duchami. Nie rzuca wewnętrznego spojrzenia, to od razu tak ciężej się też trafia w tych wrogów. O, jest! Dobrze. Dobrze, dobrze. Teraz klepiemy tutaj ostro. No! To mi się podoba. To co, demonolog, tam? Kurde, te mikstury. No, ogień demonologa. Nie wiem, czy tu nie będą schodzić jacyś. Wolę chwilę poczekać, czy jakieś duchy nie przylecą. Chyba nie, mogę wpadać. Jest sam. No dobra, nie jest sam, ale się zawinął, dobra. Sklepani tutaj są. Jak tam symbol? Chwila, bo teraz nie widać wszystkich. Brakuje chyba shurikenu, nie? Tak, shurikenu nie ma. Dziennik Horazona. Zwój. O, jest identyfikacja, jest trójząb. Trójząb podnajemnika też warto by sprawdzić. Czy nie byłby lepszy od tego unikatu, który dla niego trzymamy, któremu zresztą zostało tylko 2 punkty trwałości, bo walczyłem tym. Ale trójząb, no trójzęby to są też, no, jedne z tych pierwszych, no ale może... No dobra, zidentyfikujemy go, zobaczymy. Zobaczymy, jak to wygląda. 4 zwoje mam. Identyfikujemy trójząb. Ej, no nie jest zły, ale... 15, 27. Normalna szybkość ataku, normalna szybkość ataku. Tu jest ta zręczność. To też jest skuteczność. Ale nie, no tutaj wychodzą większe DPS-y mimo wszystko, nie? 2,54. No. Także no to nie bardzo. Sam bym tym trochę poatakował chętnie, ale...
No nie ma jak. Bym musiał tarczę gdzieś tam, znaczy tarczę schować, to wyrzucić. Ale nie no, bez przesady. Topaz ze skazą zbieramy z powrotem. Zobaczcie, mu tej głowa odpadła. W ogóle temu demonologowi. Chyba wszystko, nie? A czy nie? Jeszcze tamtą drugą stroną bym się wrócił chętnie. Znaczy zrobimy tak, żeby nie musieć chodzić za dużo. Otworzymy sobie tu. Zaznaczymy sobie punkt nawigacyjny, niech to będzie. Wrócimy tu i jeszcze zrobimy tę lewą stronę, dobra? Jeszcze zrobimy tam tę lewą stronę. Czy ja czegoś nie zostawiłem? Czemu mi się tak dużo miejsca zrobiło? Ogólnie był ten pałasz? Aha, bo mikstury piłem, tak? Chyba. Mam nadzieję, że nic ważnego tutaj nie. No, runy są. Runy są, wszystko się zgadza. Obrażenia przeciwko nieumarłym. W ogóle 75% szansa na blok. Bo Eld... Eld do słów runicznych tych początkowych to tam nigdzie nie występuje Eld, no nie? Jakby były naprawdę olbrzymie problemy z miejscem i jakieś nawet runy miałbym wyrzucać, no to Eld by poszedł w odstawkę chyba. Tam z Eldem nic nie zrobimy, jeżeli chodzi o słowa, a widzę, że jeżeli chodzi o takie bazowe różne bonusy, to też tutaj szału nie ma. Dobra, chodźmy sobie jeszcze tą jedną stroną. Tu 10 trwałości zostało. Tą lewą stroną jeszcze przejdę. Zaraz, jak to tutaj... Łuczniczka znowu gdzieś się będzie pewnie kotłować. No, już gdzieś tam słychać duchy w tle. Tu z lewej strony pewnie będą. Klany też są. Antidotum. Jedno mam w razie czego. O, pałasz znowu poleciał. Unikatowy, to by była Klinga Griswolda, nie? O, takie coś jakby wpadło. Albo nawet Eisenharta jakby poleciał, to wbrew pozorom bym się cieszył. Zawsze narzekam na tego Eisenharta. Jakby teraz zielony pałasz mi wpadł, to jak najbardziej spoko. A najlepiej ten toporek Berserkera jakby wpadł i kombił się z hełmem, nie? No ale weź to znajdź gdzieś. Mimo wszystko mamy w amulecie teraz zwiększoną szansę na magiczne przedmioty. Tak, ile tutaj było? 9%. No, może coś zaprocentuje. W jakimś krytycznym momencie. Dobra, duchy się zatrzymują na filarach. Ekstra. Dobrze. Lecą. Broń się psuje pewnie coraz bardziej. 5 trwałości już tylko zostało. Ej, no zaraz trzeba będzie... Wszystko jedno, co to berło ma, to będę musiał zacząć go używać, bo tu inna broń nie leci. Żadna taka potencjalnie fajna. Jest łuczniczka. Dobrze, dobrze. Będzie strzelać, to mi mniej... To mi wolniej broń się będzie psuła. Tu szybko trzeba przejść. I atakujemy. Łuczniczka ostrzeliwuje. Dobrze. No i blisko kolejnego poziomu. O, kapliczka zdrowia. Jesus. Dobrze, dobrze. Nigdy się tak, znaczy no powiedzmy, że dawno się już nie ucieszyłem tak bardzo na widok kapliczki zdrowia. Dobra, idę po nią. Się za bardzo oddalę. Okej. 4 wytrzymałości. 4 wytrzymałości tylko. Niewiele. A łuczniczki nie ma.
Najgorsza odnoga. Dużo schodów. Najemnicy się zawsze gdzieś blokują przy takich układach. O, słyszę duchy. Dobrze, dobrze. Zatrzymają się na filarach. O, jest łuczniczka. Dobrze. Dwa bary do poziomu. Na początku kolejnego odcinka dostaniemy poziom praktycznie. Okej, ona sobie tu strzela, widzę. A, tak średnio jej to wychodzi z takiej odległości. Zawsze zdążą się poruszyć. Wyważonym nożem to nie będę walczył, co? Maczetą pękniętą też nie bardzo. Jak tam wytrzymałość? 4. Dobrze. Jest zwój. Super. I to nie z ducha. Dobra. Jest kolejny zwój. Tym razem z ducha. Dobrze, dobrze. Nope, tu nie. Klepan do guli. A łuczniczki nie ma. Jest strzela. Bełty razy 2. No to wszystko tutaj, nie? Tutaj już jest droga do demonologa. Także tutaj wsio. Zwój. To jest to. No dobra. Zobaczymy, jak wygląda punkt nawigacyjny. Bardzo podobnie jak ten w tajemnym sanktuarium, nie? Też taki rubin, jakieś takie złote zdobienia, coś. No dobra, zidentyfikujmy jeszcze to wielkie berło na koniec odcinka. Zobaczymy, z czym mamy do czynienia. Jest miejsce! Jest miejsce, to jest dobra wiadomość. Ja bym nawet tu włożył ten ametyst ze skazą od razu. 60 do skuteczności ataku. 44 trwałości. No, 8, 18, 9, 22 na obrażenia z panną, ale... Ale będzie ta skuteczność, no i z tym będziemy mogli trochę pochodzić, zanim znajdę lepszą broń. Pyk, robimy tak. No to... 1 trwałości zostało. 1 trwałości. To będzie do wyrzucenia. Trzymajcie się, na razie.